Sęć Stasia to odstąpi od tej Warszawy katolickiej, pełnej kościółków na krakowskim przedmieściu, bo on taki kłótliwy, ale jest tak się boi i tak wrażliwy tego dziada, tego Bieleckiego, że na niego taka to policję wzywał i to też w sumie okazało się, że niesłusznie, bo człowiek jak się boi, no to wzywa policję. No to musiał zapłacić 100 zł, ale co to jest 100 zł, to jest nic w stosunku do sprawiedliwości, bo jeżeli człowiek o sprawiedliwe, ale co on będzie walczył, jak tutaj wiesz, są jeszcze te pokomunistyczne siły wyższe, jest krętactwo, jest wiesz, oszustwo, jest złodziejstwo. A wczoraj ja dzwoniłam do tego, wiesz, do tego Sobieszka, do kierownika, a on jeszcze o tej, że kazali ciemne mieć te żurawie, dźwigi, o tym świetle, żeby nie rozdmuchiwać tego. Ja mówię, to już dawno było rozdmuchane, a przecież nawet Stasia mówiła, a co to było na twojej zmianie, co tego? Ja mówię, właśnie, mnie to nie obchodzi, ale sam fakt, że ten kierownik mówi, żeby tego nie rozdmuchiwać, to być może właśnie jest zaangażowany w całą tę kradzież. A co to było 4000, jak na 5 osób podzielone, bo to jak jest mafia, proszę ciebie, złodziei. O, mam ile z gazet informacji na temat złodziei odnośnie reprywatyzacji, odnośnie mieszkań.